Piast Hościkowic, czasem nazywany Piast Kołodziej, Piast Oracz, to legendarny protoplasta dynastii Piastów. Według Gala Anonima był synem Hościska i ubogim oraczem spod Gniezna. Miał żonę Rzepichę i syna Siemowita. Podczas uczty z okazji postrzyżeń synów księcia Popiela, dwóch tajemniczych pielgrzymów stara się wejść do miejsca, gdzie odbywa się uroczystość. Zostają jednak odpędzeni i dlatego decydują się ruszyć na Podgrodzie, gdzie trafiają na dom oracza Piasta. Piast jest w trakcie przygotowań do postrzyżeń jedynego syna, jednak zaprasza ich do swojej chaty. W pewnym momencie wędrowcy pytają o coś do picia, a gościnny Piast, choć ma tylko jedną beczkę piwa, którą szykował na ucztę z okazji postrzyżeń syna, otwiera ją i polewa strudzonym. Okazuje się, że za sprawą cudu piwo w beczce nie kończy się. Dodatkowo wędrowcy kazali Piastowi zabić prosiaka, którym za sprawą cudu napełniono 10 naczyń zwanych cebrami. Piast z powodu atmosfery i przeczucia, że dzieje się tutaj coś wielkiego, pyta wędrowców, czy mógłby zaprosić księcia, który krzywdząco ich wcześniej odpędził. Wędrowcy jednak pozwalają i książę zostaje zaproszony przez Piasta. Nie uważano wtedy za ujmę księciowi zachodzić do chaty poddanego. Zatem Popiel dołączył do uczty. Nieznajomi postrzegli syna Piasta i nadali mu imię Siemowit. Tenże Siemowit urósł w zacności do tego stopnia, iż król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. Tak powiada kronika Gala Anonima. Historia ta miała za zadanie legitymować boskie prawo do tronu dynastii Piastów, gdyż wspomnianych dwóch gości kronikarz uważa za przybyłych z woli Boga. Cuda wykonane za ich sprawą przypisuje działaniom Boga i zaświadcza, iż to oni dokonali postrzeżeń Siemowita. Potem Siemowit zostaje władcą z ramienia króla królów i księcia książąt, która to zwierzchność może być interpretowana jako sam Bóg. Tak nazywa Jezusa Chrystusa bowiem Ewangelia. Według innych podań tajemniczy goście Piasta mieli być aniołami bądź świętymi Janem i Pawłem. Kronika Wielkopolska przeniosła całą akcję legendy z Gniezna do Kruszwicy, jednocześnie następcą Popiela czyniąc nie Siemowita, a samego Piasta. Siemowit miał zostać księciem dopiero po śmierci ojca. Piast miałby być wybrany na księcia przez wiec na skutek ponownego pojawienia się tajemniczych gości z postrzyżeń, którzy dopiero wówczas dokonują cudownego rozmnożenia jadła. Kronika wywodzi również imię Piasta od określenia człowieka niskiego wzrostu, za to silnego ciałem i pięknego wyglądu. W okresie rozkwitu sarmatyzmu i demokracji szlacheckiej w Polsce Piast stał się synonimem swojskości i ideałów szlacheckiego życia na wsi. Szlachta odwoływała się do symbolu Piasta, szczególnie często podczas elekcji, kiedy to nawoływano do wyboru króla Piasta, czyli Polaka, przeciwstawianego cudzoziemskim kandydatom do tronu. W okresie oświecenia upatrywano w nim ideału poczciwego przodka, pracującego dla państwa nie orężem, ale ciężką pracą. Jako ideał Piasta przedstawiany był Kazimierz Wielki. W okresie romantyzmu uczyniono z Piasta symbol polskości i uosobienie idei demokratycznych. Do postaci Piasta Szczęśliwego Chłopa powrócono w okresie Młodej Polski. Postać Piasta była często wykorzystywana przez partie prawicowe i ludowe. Znalazł się on nawet w nazwie Polskiego Stronnictwa Ludowego – Piast. W XIX wieku historycy przypuszczali, że Piast był majordomusem na dworze Popiela. Sądzono, że imię Piast w rzeczywistości było określeniem pełnionej funkcji piastuna – opiekuna. Wskazywano tu na analogię do Pepina Krótkiego, majordoma, który w 751 roku przejął władzę w państwie Franków. Późniejsi badacze dopatrywali się w podaniu o Piaście historii ilustrującej zrzucenie przez Polan zwierzchnictwa Goplan. Z kolei współcześnie Jacek Banaszkiewicz uznał legendę za przetworzenie mitu o zmianie rodu panującego.
Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Film i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.